Uprowadzenie kolejnej młodej Czeczenki stało się wstępem do ożywionych negocjacji. Chodzi o dobro dziewczyny i zgodę między rodzinami. W kraju spustoszonym przez wojnę, fale zabójstw i terroru, porwania kobiet nikogo nie dziwią. Kradzione żony. Zulihan Ibrahimowa wychodzi za mąż. Siostry, kuzynki i ciotki poprawiają suknię. To cenne chwile. Zulihan nie wie, kiedy znów zobaczy swoją rozproszoną i zdziesiątkowaną w czasach wojny rodzinę. Dla matki ślub córki to kolejne bolesne pożegnanie. Kiedy znów się zobaczycie? Nie wiem. Chciałabym widywać córkę codziennie, ale ona już nie jest moja, pójdzie do nich. Bliscy pana młodego jadą po cenną zdobycz. Jak wam się podoba moja ekipa? Niektórzy goście weselni są uzbrojeni. Mułła Alwi zaczyna ślubny rytuał. Starszyzna dziękuje Allahowi, tylko Ramzan, dziadek panny młodej, jest zdumiony uroczystością. Tydzień wcześniej jego wnuczka została uprowadzona. Dziś wychodzi za porywacza. Sprawca i pan młody, Bogdan Hadzijew, młody biznesmen, składa przysięgę. Mułła Alwi ciągle interweniuje w związku z porwaniami kobiet. Od tygodnia obserwujemy jego wysiłki. Zadzwonił do mnie późnym wieczorem. Mułła powiedział nam, że znów porwano dziewczynę, a on musi rozstrzygnąć spór między rodzinami. Jedziemy sprawdzić, co się stało. Znamy adres, pod który zawieziono dziewczynę. Część uprowadzeń odbywa się za cichym przyzwoleniem rzekomych ofiar. Pozostałym towarzyszy brutalna przemoc. Zerwani z łóżka islamscy duchowni często pełnią rolę detektywów i mediatorów. Jak ona się czuje? Widział ją pan? Widziałem, ale nie rozmawialiśmy. Jest onieśmielona. Chcę z nią pomówić. Muszę wiedzieć, czy wszystko odbywa się za jej zgodą. 17-letnia licealistka Hawa przygotowuje się do ślubu. Jest środek nocy. Jesteś tu dobrowolnie czy pod przymusem? Jeśli przyszłaś dobrowolnie, skiń głową. Hawa zgodziła się na przewiezienie do domu młodego mężczyzny. Jego matka wyjaśnia, skąd ten pośpiech. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni, ale mój syn bał się, że porwie mu ją ktoś inny. Będzie tu spała? Oczywiście, to jej dom. Jest bardzo zdenerwowana. Siedzi z zaciśniętymi rękami i opuszczoną głową. Choć wszystko odbyło się zgodnie z planem, dziewczyna jest zagubiona. Martwi się, że jej rodzice mogą być przeciwni małżeństwu. Alwi jedzie na spotkanie z rodzicami Hawy, którzy mieszkają na drugim końcu republiki. Czeczenia jest formalnie częścią Rosji, ale w takich sytuacjach ludzie nie zgłaszają się na milicję, tylko do meczetu. Czeczeni uważają, że każdy spór można rozstrzygnąć na drodze klanowych negocjacji.
Nie jesteśmy prymitywni, takie są u nas porządki. Ojciec Hawy jest wzburzony, ale słów Alviego słucha z szacunkiem. Dziewczyna mówi, że na wszystko się zgodziła. Nie było żadnej przemocy ani oszustwa. Zezwalasz na to małżeństwo? Nic już nie da się zrobić. Sama wsiadła do samochodu, wiedziała, co robi. Mułła mówi, że chłopak pochodzi z dobrego domu. To porządni ludzie. Ręczę za nich. Mają poręczenie samego imama. Jemu muszę wierzyć. Tym razem wszystko przebiegło spokojnie. Dziewczyna po prostu uciekła z ukochanym. Alvi zadzwonił następnego wieczoru. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Zaczęło się dzień wcześniej. Jedziemy za BMW do domu narzeczonej. Mulla Alvi i kilka osób z rodziny chłopaka są w samochodzie przed nami. Domu dziewczyny nie będziemy mogli filmować, ponieważ sytuacja jest bardzo napięta. Grozi wybuchem przemocy. 2 godziny wcześniej Zulihan została uprowadzona przez Bogdana i jego przyjaciół. Bliscy dziewczyny byli oburzeni, ale druga strona miała nadzieję przekonać ich do zgody na ślub. O przebiegu negocjacji seniorów rodzin informował nas Rustam, który był naszym łącznikiem. Alvi nie wiedział, że sytuacja jest aż tak napięta. Rodzina jednak nie chce oddać dziewczyny. Rodzina Zulihan zdobywa przewagę, ale Bogdan nie daje za wygraną. Dziadek dziewczyny zgodził się jedynie na to, żeby odłożyć rozmowy. Istnieje szansa, że dziewczyna się zgodzi? Wszystko jest możliwe. Rano wracamy do Groznego i czekamy na rozwój wypadków. Po 2 wojnach z Rosją miasto było całkowicie zniszczone. Kiedy zawarto pokój, Kreml przeznaczył ogromne sumy na odbudowę stolicy Czeczenii. Serce miasta, budowa wielkiego meczetu kosztowała 20 milionów dolarów, co najlepiej świadczy o roli islamu w powojennej Czeczenii. Rano jadę na spotkanie z Alvim w jego meczecie w wiosce Yandi. W czasie wojny toczyły się tu krwawe walki. Yandi uważano za czeczeńską twierdzę. Alvi wprowadził mnie w sprawę Zulihan. Spotkali się parę razy, aż chłopak się jej oświadczył. Powiedziała, zaczekajmy parę lat. Ale Bogdan nie chciał czekać, postanowił ją porwać. Najpierw mówiła, że za niego wyjdzie, ale kiedy zjawili się rodzice, postanowiła wrócić do domu. Byli wściekli? Jasne. Porwano ich córkę. Może być bardzo źle. Zdarza się, że w takich sytuacjach giną ludzie. Towarzyszymy Alviemu, który przewodniczy rytuałowi zikr, kiedy wierni zapominają o doczesnym świecie i myślą wyłącznie o Bogu. Yeah.
czasie wojen z Rosją bojownicy odprawiali zikr przed powrotem na pole bitwy. Symbol walki o niezależność stał się oznaką czeczeńskiej tożsamości narodowej. Dlaczego mułowie cieszą się takim szacunkiem w Czeczenii, która formalnie jest częścią laickiej Rosji? Rok wcześniej oglądałam w Groznym mecz piłki nożnej. Prezesem miejscowego klubu jest 33-letni Ramzan Kadyrow. Tak się składa, że Kadyrow jest również prezydentem Czeczenii. Stanowisko objął po ojcu, który 6 lat wcześniej zginął w zamachu właśnie na tym stadionie. Kadyrow, niegdyś wróg Rosji, teraz jest jej głównym sojusznikiem. Po meczu podszedł do mnie jeden z jego doradców. Kazał mi się śpieszyć, jeśli chcę pomówić z prezydentem. Jestem dumny ze swojego ojca. Jestem dumny, że go zastąpiłem. Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu do tradycji, żeby nasze kobiety były piękne i godne szacunku. Mułla Alvi to duchowny młodego pokolenia. Islamskie prawo studiował w Egipcie. Obecną posługę pełni od roku. Czekając na finał sprawy z Ulihan, Alvi opowiada mi o roli szariatu we współczesnej Czeczenii. To księgi prawa szariatu? Tak, wszystkie. Te też. Szariat nie propaguje agresji, fundamentalizmu ani wahabizmu. Szariat to prawo Allaha, to sprawiedliwość. Jak szariat traktuje uprowadzanie kobiet? To zakazane. Kobieta wychodzi za mąż z własnej woli. Szariat piętnuje porywaczy. Wszyscy o tym wiedzą, ale robią swoje. Podczas posiłku znów rozmawialiśmy o sytuacji z Ulihan. Szariat i władze cywilne potępiają porywanie kobiet. Alvi jest jednak przekonany, że sprawa z Ulihan zakończy się ślubem. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans Mułły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Już ona wam powie. Alvi pozwolił mi porozmawiać z Machą. Kiedy się poznali, Mułła był już żonaty. Znaliśmy się tylko z widzenia. Obserwował mnie, ale znajomości nie zawarliśmy. Czas mijał, on chodził za mną albo zjawiał się w naszym domu.
Wreszcie postanowił mnie porwać. Jego koledzy złapali mnie za ręce i nogi, zaczęłam się szarpać. Usiadłam na ziemi, zaparłam się, próbowałam ich kopać, ale ciągnęli mnie po żwirowej drodze. Miałam poobcieraną skórę. Niczego nie żałuję. To porządny człowiek, nie pije, nie pali. Jestem naprawdę szczęśliwa. Oczywiście wtedy myślałam, że wyjdę za innego. Był pewien chłopak. Ale jest mi naprawdę dobrze. Nie wszystkie uprowadzenia kończą się tak szczęśliwie. Madinę porwano, kiedy miała 17 lat. Zadzwonili do moich rodziców i powiedzieli: zabraliśmy waszą córkę, nie martwcie się o nią. Rodzice dowiedzieli się, gdzie jestem, i przyjechali po mnie. Tydzień później ten sam człowiek śledził mnie w mieście. Tym razem nie tracił czasu. Zgwałcił mnie, zawiózł do swojej rodziny i powiedział: teraz jesteś moją żoną, nikt cię już nie zabierze. Pojechaliśmy do niego. Wkrótce okazało się, że jestem w ciąży. Naprawdę chciałam skończyć ze sobą. Nie wyobrażałam sobie takiego życia. Mąż Madiny zginął na wojnie. Wkrótce została zmuszona do kolejnego małżeństwa. Po przeprowadzce do nowego męża przeżyła wstrząs. Okazało się, że ma już żonę i dzieci. Czułam się okropnie. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Najgorsze jest to, że tutaj za wszystko wini się kobiety. Madina zamieszkała u męża w wiosce Valerik u podnóża Kaukazu. Mieszkają tu także krewni Zulihan. Doprowadzili do uwolnienia dziewczyny, która opuściła wioskę, kiedy spór został załagodzony. Powitał mnie jej dziadek Ramzan. To pierwszy taki przypadek w waszej rodzinie? Pierwszy. Młody człowiek zachował się bardzo źle. Czeczeni uważają, że takie postępowanie jest skandaliczne. Gdyby poprosił mnie o jej rękę, na pewno bym odpowiedział. Pozytywnie? Oczywiście. Ramzan to typowy czeczeński patriarcha. Miał 4 żony. Doczekał się 22 dzieci i 79 wnucząt. Jego 4. żona Aminat zdradziła mi szczegóły uprowadzenia Zulihan. Pojechał po nią pod szkołę i tam ją porwali. Na nasz widok płakała, krzyczała: odwieźcie mnie do domu. Jeśli każecie mi wyjść za niego, to posłucham, ale wolałabym nie zakładać rodziny z chłopakiem, którego widziałam kilka razy i wcale mi się nie podoba. Możliwości manewru. Bliscy Zulihan obawiali się, że skandal zniszczy jej reputację. Postanowili ustąpić. Nie wypada odprawiać z kwitkiem rodziny, która prosi o rękę naszej córki. Pół godziny później byłam znów w Yandi, gdzie Bogdan ma rodzinę. Chłopak wolał pozostać w cieniu. Poszłam do domu, w którym ukrył uprowadzoną dziewczynę. Mm.
Jak pani na imię? Nona. Kim pani jest dla Bogdana? Ciotką. To ja wybrałam narzeczoną. Naprawdę? Podobała się chłopcu. Nie chciał czekać roku czy dwóch, żeby ją lepiej poznać, więc zebrał kolegów i razem z nimi wciągnął dziewczynę do samochodu. Nie była pani zaskoczona? Ani trochę. Jak dziewczyna się podoba, to ją po prostu porywamy. To mój syn. Chce go pani poznać? To on ją porwał. Bardzo mi miło. Jestem Lucy. Bogdan? Salman. Salman, muskularny kuzyn Bogdana, opowiedział mi o swojej roli w porwaniu. Wracała z zajęć, kiedy zaczepił ją Bogdan. W odpowiedniej chwili złapałem ją i wciągnąłem do samochodu. Jak zareagowała? Krzyczała? Na niego, na mnie, na wszystkich. Co powiedziała panu? Tego się nie da przetłumaczyć, ale była bardzo zła. Wuj Bogdana Bacha był jednym z negocjatorów. Pokazał mi wołu, którego zabije na rychłe, jak sądził, wesele. Który pójdzie pod nóż? Czerwony. Jest ogromny. Ile mięsa z tego będzie? 200 kilogramów. Aż tyle? Mniej więcej. Wystarczy, że Waha i Nona uzyskają zgodę dziadka Zulihan. Dziewczyna musi się pogodzić z każdą decyzją dziadka. Jeśli dziadek powie zgoda, Zulihan wyjdzie za mąż. Nie uważacie, że to okrutne? Takie jest nasze prawo. Musicie go przestrzegać? Kto jest przeciw prawu, ten nie jest Czeczenem. Przechodzi na stronę Rosjan. Przejmując ich prawa, przestaje być sobą. Если я возьму чужие законы, буду их использовать, значит, я не сам, кто есть. Ipkan Bazajewa prowadzi organizację Godność Kobiet. Wraz z garstką współpracownic propaguje równouprawnienie. Dziś jej koleżanka rozmawia z uczennicami jednej ze stołecznych szkół o uprowadzaniu młodych kobiet. Która z was chciałaby zostać porwana? Żadna? Żadna się nie przyzna. Ipkan postanawia powiedzieć parę słów do dziewcząt, które rumienią się i chichoczą. Jak wiecie, nasza republika przeżyła dwie straszne wojny. Mężczyźni stali się agresywni. Wielu z nich nosi broń. Nasilający się proceder uprowadzania dziewcząt jest szkodliwy i wstrętny. Mężczyzna, który uprowadza przyszłą żonę, nigdy nie okaże jej szacunku. Z kimś takim nie będziecie szczęśliwe. Dlaczego Lipkan wygłosiła te słowa? Niektóre dziewczyny wmawiają sobie, że to dobra droga do małżeństwa. To takie romantyczne. Tłumaczę im, że u nas mężczyźni mogą wybierać, a kobiety nie. Tymczasem to powinna być kwestia wspólnego wyboru. Kobiety i mężczyzny. Zulihan, tak jak inne porwane kobiety, nie ma wyboru. O jej losie rozstrzygną mężczyźni w Waleriku. Zjawia się muła Alwi w towarzystwie starszych rodu Bogdana, by poznać decyzję Ramzana, dziadka dziewczyny. Zulihan nie bierze udziału w naradzie.
فاشتر هرين ميستر هما ده بشابيرجا سندل احبوربلا. Mam prośbę. Chodzi o dziewczynę i o zgodę między rodzinami. Chcemy prosić o jej rękę i zażegnać spór. Kiedyś, pamiętam te czasy, ludzie ginęli za takie sprawy. Znam 4 przypadki. Jeśli dziewczynie coś się stało, mężczyźni z jej rodziny od razu szli po kobiety porywaczy. Dlaczego Ramzan wyrzekł się przemocy? Nasze rodziny są spokrewnione, dlatego zawarliśmy porozumienie na chwałę Boga i dla dobra obu rodzin. Sprawę zakończono w pół godziny. Ramzan zgodził się na ślub w imię wiary oraz z szacunku do drugiej rodziny, która jest spowinowacona z jego rodem. Przede wszystkim jednak zrobił to w imię Allaha. Rodzina pana młodego triumfuje. Wyjechali zadowoleni z umowy. W najbliższą niedzielę Zulihan wyjdzie za mężczyznę, którego widziała 3 razy. Podczas 3. spotkania została porwana. Porozumienie zawarli mężczyźni. Dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Wojna oficjalnie została zakończona, ale wszędzie widać rosyjskie oddziały. Zostało kilka dni do ślubu Zulihan i Bogdana, tymczasem atmosfera jest napięta po serii ataków na rosyjskich żołnierzy. Kobiety przygotowują przyjęcie. Nad domem przelatują wojskowe śmigłowce. Szukają kogoś. Rosjanie mają tu bazę, to bardzo gorący rejon. Sytuacja jest napięta. To już 3. Boicie się? Denerwują mnie, kiedy przelatują nad naszymi głowami. Od 1995 roku nie wsiadam do samolotu, nie cierpię huku silników. Syn Nony Salman, który pomagał Bogdanowi w porwaniu Zulihan, miał dramatyczne dzieciństwo. Co pan pamięta z wojny? Wolę o niej zapomnieć. Na zawsze. Bardzo nas wszystkich zmieniła. W jaki sposób? Widzieliśmy tyle krwi, że nic już nas nie zdziwi. Nona pokazała mi ruiny domu stryja. Został zniszczony w roku 1995, kiedy Rosjanie zbombardowali wioskę. Rodzina ginęła na moich oczach. Do dziś pamiętam ich 6-letnią córeczkę. Odłamek rozerwał jej brzuch. Nic nie mogliśmy zrobić. Zawieźliśmy ją do szpitala. Wszystko na nic. Mogłam tylko patrzeć, jak umiera. Wojna to niebezpieczny temat. Nona starannie dobiera słowa. Nigdy jej nie zapomnimy. Nie możemy. Żaden szanujący się Czeczen nie może zapomnieć. W ogóle nie powinnam o tym mówić. Mam dzieci. Zna pani naszą historię? No to wszystko jasne. Rosja wydaje się tu tak straszna jak za czasów Stalina. Organizacje obrony praw człowieka donoszą, że w ubiegłym roku średnio co tydzień uprowadzano jedną osobę. Jeden z krewnych sfilmował Zalinę Szidijewą, kiedy tańczyła w domu z kuzynem. Miała 29 lat. Zniknęła w maju 2009 roku. Bez śladu. Rozmawiałam wtedy z jej bliskimi, którzy woleli zachować anonimowość. Nikt
Nikt nic nie widział, jakby ziemia się pod nią rozstąpiła. Co mówi milicja? Że porwano ją na żonę, ale gdyby tak było, to dzień później wszystko by się wyjaśniło. На второй день уже самое поздно сразу говорят. Потом могу ее упроводить jakiś wojskowy. Наша милиция mówi, że wojsko nie liczy się z nikim i z niczym. Latem rodzina Zaliny zgłosiła się do Natalii Estemirowej, szefowej tutejszego oddziału organizacji Memoriał. Natalia przypuszczała, że dziewczyna została uprowadzona przez jednego z ochroniarzy prezydenta Kadyrowa i wywieziona do wioski Hosiyurt. Rodzina mówi, że Zalina spotykała się z kimś z Hosiyurt. W sierpniu ubiegłego roku zgłosiła się do mnie matka dziewczyny, która została porwana. Okazało się, że sprawcą jest ktoś z Hosiyurt. Szukał towarzystwa. Podejrzewam, że nie tylko on. Wiele dziewczyn trafia do agencji towarzyskich, z których korzysta wojsko. Mamy listę takich miejsc. Sprawa Zaliny to jedno z wielu porwań i zabójstw, którymi zajmowała się Natalia. Jednym z najgorszych koszmarów było morderstwo 7 kobiet, prawdopodobnie prostytutek. Był listopad. Na łąkach resztki trawy. Z daleka widziałam zwłoki dziewczyn. Do dziś nie znaleziono sprawców, ale Natalia podejrzewała agentów tajnych służb. To jedna z wielu zbrodni, które przypisuje im nasza rozmówczyni. Kadyrow stanowczo odrzucał oskarżenia. Dzień pokoju jest obchodzony w rocznicę zakończenia rosyjskiej interwencji w Czeczenii. Za 2 dni odbędzie się ślub Zulichan. Ulice są puste, jeśli nie liczyć prorządowych aktywistów. W stołecznym teatrze prezydent klaszcze w rytm sławiących go pieśni. Ramzan, my z Tobą na stałe, Tyś bohaterem, ideałem. Przy Tobie jesteśmy, piszemy legendy, śpiewamy pieśni. Z okazji Dnia Pokoju we wsi Aczko i Martan zaplanowano pokaz fajerwerków. Ja nareszcie mogłam pomówić z Bogdanem. Nie był szczęśliwy, że mnie widzi. To on, narzeczony. Miło mi pana poznać, jestem Lucy, Bogdan. Dlaczego ją pan uprowadził? Bo taka jest czeczeńska tradycja. Jak mi się podoba, to mogę ją uprowadzić. Nie mogłeś się oświadczyć? Czasem dziewczyna chce zaczekać parę lat albo pójść na studia. Wtedy lepiej ją porwać. A jeśli cię nie kocha? Zadaję pani trudne pytania. Na pewno o tym myślałeś. Ja об этом не понимаю просто вообще. Kocha, nie kocha. Nie wiem. Niezręczną rozmowę przerwał pokaz fajerwerków. To dobry znak, że bierzecie ślub w rocznicę zakończenia wojny? Zobaczymy. To może być dobry znak. Możliwe. Jak ładnie. Nazajutrz w tej samej osadzie wreszcie poznałam Zulichan.
Jej kuzynka zaprowadziła mnie do fryzjerki, która zajmowała się panną młodą. Po tylu rozmowach o niej bez jej udziału czułam się odrobinę skrępowana. Jakie pani miała plany na przyszłość? Zamierzałam skończyć studia i pójść do pracy. Chciała poczekać parę lat. Dlaczego? Żeby się uniezależnić. Zna pani narzeczonego? Jak mogę znać kogoś, kogo widziałam trzy razy? Bogdan jest z Kazachstanu. Wyjedziecie z Czeczenii? Nie wiem. Będzie tak, jak powie mąż. Zulihan nie ma pojęcia, gdzie zamieszka. Nie może liczyć także na słowo pociechy rodziców, których zabraknie na weselu. Będzie żyła wśród obcych ludzi. A przyszłego męża widziała trzy razy i nic o nim nie wie. Możliwe, że kiedyś go pani pokocha? Oczywiście, mam nadzieję. W lipcu 2009 roku Natalia była w osadzie w związku z tajemniczym zniknięciem młodego mężczyzny powiązanego z islamskim ruchem oporu. Okazało się, że postrzelony przez milicję trafił do szpitala. Natalia podejrzewała, że jest torturowany. Próbowała wyprosić jego uwolnienie. Widziała, jak agenci wyprowadzają go pod bronią. Wyprowadzili go przez tylne drzwi, wepchnęli do samochodu i wywieźli. Podejrzewamy, że byli to agenci służb specjalnych. Mieli broń, ale odznaki tutejszej milicji przypięli nie tak, jak trzeba. Wszyscy wiedzą, co się stało. Woleli zwrócić się do Nataszy Estemirowej niż do milicji, co świadczy o strachu, w jakim żyją tu ludzie. Lepiej jedźmy. Kilka dni później Natalia Estemirowa została porwana przez uzbrojonych mężczyzn. Po południu jej ciało znaleziono w przydrożnym rowie. Zginęła od strzału w głowę i serce. Byliśmy wstrząśnięci jej śmiercią. Do dziś nie wiemy, co robi milicja, choć w naszej niewielkiej społeczności łatwo ustalić podejrzanych. Mówiła, że atmosfera jest taka, jak w stalinowskiej Moskwie. Myślałam, że przesadza. Nie przesadzała. Naprawdę jest jak za Stalina. Po śmierci Natalii porywacze i zabójcy poczuli się zupełnie bezkarni. W kraju, gdzie życie nie ma żadnej wartości, uprowadzenie kobiety dla wielu mężczyzn jest jedynym sposobem manifestacji siły. Jadąc na ślub Zulihan i Bogdana, zaczynam rozumieć, dlaczego porwania kobiet nikogo nie oburzają. Ostatnie godziny przed ślubem w domu pana młodego panuje ogromne napięcie. Nawet muła Alwi jest niespokojny. To będzie wspaniałe przyjęcie. Ja też poszukam sobie żony. Jeśli ożenię się trzeci raz, na pewno dam wam znać. Cała rodzina jest na miejscu. Mężczyźni jadą po pannę młodą. Zulihan przygotowuje się do pożegnania z rodzinnym domem. Gdy starszyzna zjawia się w bramie, kobiety stroją Zulihan do ceremonii, którą poprowadzi Alwi.
Mułła jest niezadowolony. Nie może pokazywać włosów, ile razy mam powtarzać. Przysięga złożona przez kobietę, która nie jest ubrana jak należy, nie będzie ważna. Kiedy Zulihan zasłoniła całe ciało, Alvi przystąpił do rzeczy. Jak ma na imię? Zulihan? Teraz złożysz przysięgę. Ja mówię, ty powtarzasz w imię Boga. To wszystko. Zulihan jest mężatką. Walizki już spakowała. Z domu wyprowadza ją kuzyn pana młodego. Część krewnych żegna Zulihan łzami. Inni wylewają za nią wiadra wody, co ma jej zapewnić liczne potomstwo i szczęśliwe życie. Jestem poruszona i zasmucona. Babka Zulihan zapytała mnie, jaki jest pan młody, to miły chłopak? Wiem o nim więcej niż rodzona babcia panny młodej. To bardzo niesprawiedliwe. Zaczyna się czeczeńskie wesele. Goście dobrze się przygotowali. Boję się wysiąść z samochodu. Wielu z nich ma broń. Wojna się skończyła, ale broń została. Zabłąkane kule to przyczyna tragedii na wielu czeczeńskich weselach. Na otwartej drodze zaczęło się istne szaleństwo. Kierowca tego samochodu ma 10, najwyżej 12 lat. Jedzie po trawie, to się musi źle skończyć. Jeszcze parę minut jazdy z piskiem opon oraz kilka serii z karabinu i Zulihan będzie we wsi nowej rodziny. Umar, ojciec Bogdana, nie kryje zadowolenia. Muszę przyznać, że wyglądałem tego dnia. Zwykle młodzi pobierają się w wieku 18-19 lat. Ale ta wojna przetrzebiła i rozproszyła naród. Mój syn ma już 30 lat, dłużej czekać nie mógł. Na weselu Zulihan powinna być wzorem skromności. Kiedy goście tańczą, ona stoi w kącie. Przysiadłam się do rozbawionej starszyzny osady. Jest pani pierwszą i ostatnią kobietą, która z nami rozmawia. To dowód naszego szacunku. Tego jeszcze nie było. Alvi zaczął dziękować za pokój w Nowej Czeczenii. Kiedyś wyrzucano nas z domów, z kraju ojców. Dziś, chwała Allahowi, możecie gościć w naszym małym kraju o wielkich tradycjach. Atmosfera zmienia się, gdy ktoś wspomina o wojnie z Rosją. Poszliśmy w stronę żołnierzy. Kobiety klękały na drodze, żeby nas powstrzymać. Co zrobili Rosjanie? Zbombardowali kilka wiosek. Zrównali wszystko z ziemią. Wsparty przez kilka osób Alvi prosi mężczyznę, żeby umilkł. Imam każe zakończyć dyskusję.
Dziękujemy pani za odwiedziny i rozmowę. Wielkie dzięki. Mam wrażenie, że tematy zbliżone do polityki są zakazane. Chcę, żebyśmy sobie poszli. Zdenerwował się, gdy ktoś przypomniał, co Rosjanie robili tu podczas wojny. Podziwiałam taneczne popisy, ale pamiętałam, że wszystko zaczęło się od porwania Zulihan. Chcę to powiedzieć, szanując wasze obyczaje, że to okrutne. Dla was okrucieństwa, dla nas normalna sytuacja. Przyjechaliście badać tutejsze tradycje i obyczaje. Dla nas to nie jest ani prymitywne, ani okrutne. Gdyby wyszła za mąż z miłości, za kogoś bez pieniędzy i wykształcenia, natychmiast by się rozeszli. Miesiąc po weselu jadę do Kazachstanu, 5000 kilometrów na wschód od Czeczenii, do domu Bogdana i Zulihan. W roku 1944 Stalin przesiedlił do Kazachstanu cały czeczeński naród. Przodkowie Bogdana przetrwali koszmar i zapuścili korzenie w nowym kraju. Zulihan właśnie podaje śniadanie. Czuje się swobodnie. Znalazła wspólny język z teściową, która zapisała ją na uniwersytet. Początki nie były jednak łatwe. Było mi bardzo źle. Tęskniłam za domem. Widziałaś się z matką? Udało mi się z nią pożegnać. Co powiedziała? Niewiele. Żyj, radź sobie. Trzymaj się. Rób to, co musisz. Rodzina uczciła ślub Bogdana przyjęciem na promie. Była to pierwsza wspólna impreza nowożeńców. Zapytałam Bogdana, czy rozumie, co czuła Zulihan, kiedy została uprowadzona. Kobiety płaczą, bo nie chcą rozstawać się z domem, tylko dlatego. Trzeba być Czeczenką, żeby to zrozumieć. Uważasz, że dobrze się stało? Można tak powiedzieć. Przyzwyczaiłam się. Do dziś nie wiem, dlaczego postąpił w ten sposób. Pewnie mu się śpieszyło. Powiedziałam mu wtedy, że nie zamierzam jeszcze wychodzić za mąż, więc wziął sprawy w swoje ręce. Kiedy opowiem koleżankom w Anglii, co cię spotkało, będą wstrząśnięte. Taki mój los. Co robić? Tak mi było pisane. Nie ma sprawy. Na promie panowała beztroska atmosfera. Wielu uczestników przyjęcia, w tym Bogdan, czuło ulgę po szczęśliwym powrocie z Czeczenii. Wszystko jest w rękach Boga, ale dopóki sytuacja się nie wyjaśni, nie zamierzam tam jechać. Prześledziłam historię Bogdana i Zulihan. Mimo wszystko mam nadzieję, że będą szczęśliwym małżeństwem. Czeczeńcy bronią swoich tradycji. Jedną z nich jest uprowadzanie kobiet. Może kompensują w ten sposób bezsilność w kraju owładniętym przemocą i strachem. Zulihan nie decyduje o swoim życiu, ale czy Bogdan na pewno jest kowalem swego losu?
Droga do wolnej Czeczenii, o którą walczyli ich ojcowie, jest wciąż daleka. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Andrzej Hajewski, czytał Janusz Szydłowski. Chcieli korzenie w nowym kraju. Zulichan właśnie podaje śniadanie. Czuje się swobodnie. Znalazła wspólny język z teściową, która zapisała ją na uniwersytet. Początki nie były jednak łatwe. Było mi bardzo źle. Tęskniłam za domem. Widziałaś się z matką? Udało mi się z nią pożegnać. Co powiedziała? Niewiele. Żyj, radź sobie. Trzymaj się. Rób to, co musisz. Rodzina uczciła ślub Bogdana przyjęciem na promie. Była to pierwsza wspólna impreza nowożeńców. Zapytałam Bogdana, czy rozumie, co czuła Zulichan, kiedy została uprowadzona. Kobiety płaczą, bo nie chcą rozstawać się z domem, tylko dlatego. Trzeba być Czeczenką, żeby to zrozumieć. Boicie się? Denerwują mnie, kiedy przelatują nad naszymi głowami. Od 1995 roku nie wsiadam do samolotu, nie cierpię huku silników. Syn Nony Salman, który pomagał Bogdanowi w porwaniu Zulichan, miał dramatyczne dzieciństwo. Co pan pamięta z wojny? Wolę o niej zapomnieć. Na zawsze. Bardzo nas wszystkich zmieniła. W jaki sposób? Widzieliśmy tyle krwi, że nic już nas nie zdziwi. Nona pokazała mi ruiny domu stryja. Został zniszczony w roku 1995, kiedy Rosjanie zbombardowali wioskę. Rodzina ginęła na moich oczach. Do dziś pamiętam ich 6-letnią córeczkę. Odłamek rozerwał jej brzuch. Nic nie mogliśmy zrobić. Zawieźliśmy ją do szpitala. Wszystko na nic. Mogłam tylko patrzeć, jak umiera. Wojna to niebezpieczny temat. Nona starannie dobiera słowa. 33-letni Ramzan Kadyrow. Tak się składa, że Kadyrow jest również prezydentem Czeczenii. Stanowisko objął po ojcu, który 6 lat wcześniej zginął w zamachu właśnie na tym stadionie. Kadyrow, niegdyś wróg Rosji, teraz jest jej głównym sojusznikiem. Po meczu podszedł do mnie jeden z jego doradców. Kazał mi się śpieszyć, jeśli chcę pomówić z prezydentem. Jestem dumny ze swojego ojca. Jestem dumny, że go zastąpiłem. Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami?
są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu do tki. Ojciec Hawy jest wzburzony, ale słów Alviego słucha z szacunkiem. Dziewczyna mówi, że na wszystko się zgodziła. Nie było żadnej przemocy ani oszustwa. Zezwalasz na to małżeństwo? Nic już nie da się zrobić. Sama wsiadła do samochodu, wiedziała, co robi. Mułła mówi, że chłopak pochodzi z dobrego domu. To porządni ludzie. Ręczę za nich. Mają poręczenie samego imama. Jemu muszę wierzyć. Tym razem wszystko przebiegło spokojnie. Dziewczyna po prostu uciekła z ukochanym. Alvi zadzwonił następnego wieczoru. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Zaczęło się dzień wcześniej. Jedziemy za BMW do domu narzeczonej. Mulla Alvi i kilka osób z rodziny chłopaka są w samochodzie przed nami. W domu dziewczyny nie będziemy mogli filmować, ponieważ sytuacja jest bardzo napięta. Grozi wybuchem. Latem rodzina Zaliny zgłosiła się do Natalii Estemirowej, szefowej tutejszego oddziału organizacji Memoriał. Natalia przypuszczała, że dziewczyna została uprowadzona przez jednego z ochroniarzy prezydenta Kadyrowa i wywieziona do wioski Hosiyurt. Rodzina mówi, że Zalina spotykała się z kimś z Hosiyurt. W sierpniu ubiegłego roku zgłosiła się do mnie matka dziewczyny, która została porwana. Okazało się, że sprawcą jest ktoś z Hosiyurt. Szukał towarzystwa. Podejrzewam, że nie tylko on. Wiele dziewczyn trafia do agencji towarzyskich, z których korzysta wojsko. Mamy listę takich miejsc. Sprawa Zaliny to jedno z wielu porwań i zabójstw, którymi zajmowała się Natalia. Jednym z najgorszych koszmarów było morderstwo 7 kobiet, prawdopodobnie prostytutek. Był listopad. Na łąkach resztki trawy. Z daleka widziałam zwłoki dziewczyn. Do dziś nie znaleziono prawa szariatu? Tak, wszystkie. Te też. Szariat nie propaguje agresji, fundamentalizmu ani wahabizmu. Szariat to prawo Allaha, to sprawiedliwość. Jak szariat traktuje uprowadzanie kobiet? To zakazane. Kobieta wychodzi za mąż z własnej woli. Szariat piętnuje porywaczy. Wszyscy o tym wiedzą, ale robią swoje. Podczas posiłku znów rozmawialiśmy o sytuacji z Ulihan. Szariat i władze cywilne potępiają porywanie kobiet. Alvi jest jednak przekonany, że sprawa z Ulihan zakończy się ślubem. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans Mułły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi.
Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu do tradycji, żeby nasze kobiety były piękne i godne szacunku. Mulla Alvi to duchowny młodego pokolenia. Islamskie prawo studiował w Egipcie. Obecną posługę pełni od roku. Czekając na finał sprawy Zulihan, Alvi opowiada mi o roli szariatu we współczesnej Czeczenii. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans Mulły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Już ona wam powie. Alvi pozwolił mi porozmawiać z Machą. Kiedy się poznali, Mulla był już żonaty. Znaliśmy się tylko z widzenia. Obserwował mnie, ale znajomości nie zawarliśmy. Czas mijał, on chodził za mną albo zjawiał się w naszym domu. Wreszcie postanowił mnie porwać. Jego koledzy złapali mnie za ręce i nogi, zaczęłam się szarpać. Usiadłam na ziemi, zaparłam się, próbowałam ich kopać, ale ciągnęli. Nie wypada odprawiać z kwitkiem rodziny, która prosi o rękę naszej córki. Pół godziny później byłam znów w Jandi, gdzie Bogdan ma rodzinę. Chłopak wolał pozostać w cieniu. Poszłam do domu, w którym ukrył uprowadzoną dziewczynę. Jak pani na imię? Nona. Kim pani jest dla Bogdana? Ciotką. To ja wybrałam narzeczoną. Naprawdę? Podobała się chłopcu. Nie chciał czekać roku czy dwóch, żeby ją lepiej poznać, więc zebrał kolegów i razem z nimi wciągnął dziewczynę do samochodu. Nie była pani zaskoczona? Ani trochę. Jak dziewczyna się podoba, to ją po prostu porywamy. To mój syn. Chcę go pani... Rok wcześniej oglądałam w Groznym mecz piłki nożnej. Prezesem miejscowego klubu jest 33-letni Ramzan Kadyrow. Tak się składa, że Kadyrow jest również prezydentem Czeczenii. Stanowisko objął po ojcu, który 6 lat wcześniej zginął w zamachu właśnie na tym stadionie. Kadyrow, niegdyś wróg Rosji, teraz jest jej głównym sojusznikiem. Po meczu podszedł do mnie jeden z jego doradców. Kazał mi się śpieszyć, jeśli chcę pomówić z prezydentem.
Jestem dumny ze swojego ojca. Jestem dumny, że go zastąpiłem. Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe. Z Rosją miasto było całkowicie zniszczone. Kiedy zawarto pokój, Kreml przeznaczył ogromne sumy na odbudowę stolicy Czeczenii. Serce miasta, budowa wielkiego meczetu kosztowała 20 milionów dolarów, co najlepiej świadczy o roli islamu w powojennej Czeczenii. Rano jadę na spotkanie z Alvim w jego meczecie w wiosce Yandi. W czasie wojny toczyły się tu krwawe walki. Yandi uważano za czeczeńską twierdzę. Alvi wprowadził mnie w sprawę Zulihan. Spotkali się parę razy, aż chłopak się jej oświadczył. Powiedziała, zaczekajmy parę lat. Ale Bogdan nie chciał czekać, postanowił ją porwać. Najpierw mówiła, że za niego wyjdzie, ale kiedy zjawili się rodzice, postanowiła wrócić do domu. Byli wściekli? Jasne. Młodej jest zdumiony uroczystością. Tydzień wcześniej jego wnuczka została uprowadzona. Dziś wychodzi za porywacza. Sprawca i pan młody, Bogdan Hadzijew, młody biznesmen, składa przysięgę. Mułla Alvi ciągle interweniuje w związku z porwaniami kobiet. Od tygodnia obserwujemy jego wysiłki. Zadzwonił do mnie późnym wieczorem. Mułla powiedział nam, że znów porwano dziewczynę, a on musi rozstrzygnąć spór między rodzinami. Jedziemy sprawdzić, co się stało. Znamy adres, pod który zawieziono dziewczynę. Część uprowadzeń odbywa się za cichym przyzwoleniem rzekomych ofiar. Pozostałym towarzyszy brutalna przemoc. Zerwani z łóżka islamscy duchowni często pełnią rolę detektywów i mediatorów. Jak ona się czuje? Widział ją pan? Widziałem, ale nie rozmawialiśmy. Jest onieśmielona. Chcę z nią pomówić, muszę wiedzieć, czy wszystko hamale. Wolałabym nie zakładać rodziny z chłopakiem, którego widziałam kilka razy i wcale mi się nie podoba. Możliwości manewru. Bliscy Zulihan obawiali się, że skandal zniszczy jej reputację. Postanowili ustąpić. Nie wypada odprawiać z kwitkiem rodziny, która prosi o rękę naszej córki. Pół godziny później byłam znów w Yandi, gdzie Bogdan ma rodzinę. Chłopak wolał pozostać w cieniu. Poszłam do domu, w którym ukrył uprowadzoną dziewczynę. Mm.
Jak pani na imię? Nona. Kim pani jest dla Bogdana? Ciotką. To ja wybrałam narzeczoną. Naprawdę? Podobała się chłopcu. Nie chciał czekać roku czy dwóch, żeby ją lepiej poznać, więc zgażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans muły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Już ona wam powie. Alvi pozwolił mi porozmawiać z Machą. Kiedy się poznali, muła był już żonaty. Znaliśmy się tylko z widzenia. Obserwował mnie, ale znajomości nie zawarliśmy. Czas mijał, on chodził za mną albo zjawiał się w naszym domu. Wreszcie postanowił mnie porwać. Jego koledzy złapali mnie za ręce i nogi, zaczęłam się szarpać. Usiadłam na ziemi, zaparłam się, próbowałam ich kopać, ale ciągnęli mnie po żwirowej drodze. Miałam poobcieraną skórę. I zdziesiątkowaną w czasach wojny rodzinę. Dla matki ślub córki to kolejne bolesne pożegnanie. Kiedy znów się zobaczycie? Nie wiem. Chciałabym widywać córkę codziennie, ale ona już nie jest moja, pójdzie do nich. Bliscy pana młodego jadą po cenną zdobycz. Jak wam się podoba moja ekipa? Niektórzy goście weselni są uzbrojeni. Mułła Alvi zaczyna ślubny rytuał. Starszyzna dziękuje Allahowi, tylko Ramzan, dziadek panny młodej, jest zdumiony uroczystością. Tydzień wcześniej jego wnuczka została uprowadzona. Dziś wychodzi za porywacza. Sprawca i pan młody, Bogdan Hadzijew, młody biznesmen, składa przysięgę. Mułła Alvi ciągle interweniuje w związku z porwaniami kobiet. Od tygodnia obserwujemy jego wysiłki. Zadzwonił do mnie późnym wieczorem. Mułła powiedział nam, że znów porwano dziewczynę, a on musi rozstrzygnąć spór między rodzinami. Jedziemy sprawdzić, co się stało. Znamy adres, pod który zawieziono dziewczynę. Część uprowadzeń odbywa się za cichym przyzwoleniem rzekomych ofiar. Pozostałym towarzyszy brutalna przemoc. Zerwani z łóżka islamscy duchowni często pełnią rolę detektywów i mediatorów. Jak ona się czuje? Widział ją pan? Widziałem, ale nie rozmawialiśmy. Jest onieśmielona. Chcę z nią pomówić. Muszę wiedzieć, czy wszystko odbywa się za jej zgodą. 17-letnia licealistka Hawa przygotowuje się do ślubu. Jest środek nocy. Jesteś tu dobrowolnie czy pod przymusem? Jeśli przyszłaś dobrowolnie, skiń głową. Hawa zgodziła się na przewidywanie.
Jestem dumny ze swojego ojca. Jestem dumny, że go zastąpiłem. Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu Dotki. Ojciec Hawy jest wzburzony, ale słów Aldiego słucha z szacunkiem. Dziewczyna mówi, że na wszystko się zgodziła. Nie było żadnej przemocy ani oszustwa. Zezwalasz na to małżeństwo? Nic już nie da się zrobić. Sama wsiadła do samochodu, wiedziała, co robi. Mułła mówi, że chłopak pochodzi z dobrego domu. To porządni ludzie. Ręczę za nich. Mają poręczenie samego imama. Jemu muszę wierzyć. Tym razem wszystko przebiegło spokojnie. Dziewczyna po prostu uciekła z ukochanym. Alvi zadzwonił następnego wieczoru. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Zaczęło się dzień wcześniej. Jedziemy za BMW do domu narzeczonej. Mulla Alvi i kilka osób z rodziny chłopaka są w samochodzie przed nami. Domu dziewczyny nie będziemy mogli filmować, ponieważ sytuacja jest bardzo napięta. Grozi wybuchem. Latem rodzina Zaliny zgłosiła się do Natalii Estemirowej, szefowej tutejszego oddziału organizacji Memoriał. Natalia przypuszczała, że dziewczyna została uprowadzona przez jednego z ochroniarzy prezydenta Kadyrowa i wywieziona do wioski Hosiyurt. Rodzina mówi, że Zalina kobiety porywaczy. Dlaczego Ramzan wyrzekł się przemocy? Nasze rodziny są spokrewnione, dlatego zawarliśmy porozumienie na chwałę Boga i dla dobra obu rodzin. Sprawę zakończono w pół godziny. Ramzan zgodził się na ślub w imię wiary oraz z szacunku do drugiej rodziny, która jest spowinowacona z jego rodem. Przede wszystkim jednak zrobił to w imię Allaha. Rodzina pana młodego triumfuje. Wyjechali zadowoleni z umowy. W najbliższą niedzielę Zulihan wyjdzie za mężczyznę, którego widziała trzy razy. Podczas trzeciego spotkania została porwana. Porozumienie zawarli mężczyźni. Dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Wojna oficjalnie została zakończona, ale wszędzie widać rosyjskie oddziały. Zostało kilka dni do ślubu Zulihan i Bogdana, tymczasem atmosfera jest napięta po serii ataków na rosyjskich żołnierzy. Kobiety przygotowują przyjęcie. Nad domem przelatują wojskowe śmigłowce. Szukają kogoś. Rosjanie mają tu bazę, to bardzo gorący rejon. Sytuacja jest napięta. To już trzeci. Boicie się? Denerwują mnie, kiedy przelatują nad naszymi głowami. Od 1995 roku nie wsiadam do samolotu, nie cierpię huku silników.
Syn Nony Salman, który pomagał Bogdanowi w porwaniu Zulihan, miał dramatyczne dzieciństwo. Co pan pamięta z wojny? Wolę o niej zapomnieć. Na zawsze. Bardzo nas wszystkich zmieniła. W jaki sposób? Widzieliśmy tyle krwi, że nic już nas nie zdziwi. Nona pokazała mi ruiny domu stryja. Został zniszczony w roku 1995, kiedy Rosjanie zbombardowali wioskę. Rodzina ginęła na moich oczach. Do dziś pamiętam ich 6-letnią córeczkę. Jestem mirowej niż do milicji, co świadczy o strachu, w jakim żyją tu ludzie. Lepiej jedźmy. Kilka dni później Natalia Estemirowa została porwana przez uzbrojonych mężczyzn. Po południu jej ciało znaleziono w przydrożnym rowie. Zginęła od strzału w głowę i serce. Byliśmy wstrząśnięci jej śmiercią. Do dziś nie wiemy, co robi milicja, choć w naszej niewielkiej społeczności łatwo ustalić podejrzanych. Mówiła, że atmosfera jest taka, jak w stalinowskiej Moskwie. Myślałam, że przesadza. Nie przesadzała. Naprawdę jest jak za Stalina. Po śmierci Natalii porywacze i zabójcy poczuli się zupełnie bezkarni. W kraju, gdzie życie nie ma żadnej wartości, uprowadzenie kobiety dla wielu mężczyzn jest jedynym sposobem manifestacji siły. Jadąc na ślub Zulihan i Bogdana, zaczynam rozumieć, dlaczego porwania kobiet nikogo nie oburzają. Ostatnie godziny przed ślubem w domu pana młodego panuje ogromne napięcie. Nawet muła Alwi jest niespokojny. To będzie wspaniałe przyjęcie. Ja też poszukam sobie żony. Jeśli ożenię się trzeci raz, na pewno dam wam znać. Cała rodzina jest na miejscu. Mężczyźni jadą po pannę młodą. Zulihan przygotowuje się do pożegnania z rodzinnym domem. Gdy starszyzna zjawia się w bramie, kobiety stroją Zulihan do ceremonii, którą poprowadzi Alwi. Mułła jest niezadowolony. Nie może pokazywać włosów, ile razy mam powtarzać. Przysięga złożona przez kobietę, która nie jest ubrana jak należy, nie będzie ważna. Kiedy Zulihan zasłoniła całe ciało, Alwi przystąpił do rzeczy. Jak ma na imię? Zdarza się, że w takich sytuacjach giną ludzie. Towarzyszymy Alwiemu, który przewodniczy rytuałowi zikr, kiedy wierni zapominają o doczesnym świecie i myślą wyłącznie o Bogu. W czasie wojen z Rosją bojownicy odprawiali zikr przed powrotem na pole bitwy. Symbol walki o niezależność stał się oznaką czeczeńskiej tożsamości narodowej. Dlaczego mułowie cieszą się takim szacunkiem w Czeczenii, która formalnie jest częścią laickiej Rosji?
Rok wcześniej oglądałam w Groznym mecz piłki nożnej. Prezesem miejscowego klubu jest 33-letni Ramzan Kadyrow. Tak się składa, że Kadyrow jest również prezydentem Czeczenii. Stanowisko objął po ojcu, który 6 lat wcześniej zginął w zamachu właśnie na tym stadionie. Kadyrow, niegdyś wróg Rosji, teraz jest jej głównym sojusznikiem. Po meczu podszedł do mnie jeden z jego doradców. Kazał mi się śpieszyć, jeśli chcę pomówić z prezydentem. Jestem dumny ze swojego ojca. Jestem dumny, że go zastąpiłem. Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu do tradycji, żeby nasze kobiety były piękne i godne szacunku. Zerwał jej brzuch. Nic nie mogliśmy zrobić. Zawieźliśmy ją do szpitala. Wszystko na nic. Mogłam tylko patrzeć, jak umiera. Wojna to niebezpieczny temat. Nona starannie dobiera słowa. Nigdy jej nie zapomnimy. Nie możemy. Żaden szanujący się Czeczen nie może zapomnieć. W ogóle nie powinnam o tym mówić. Mam dzieci. Zna pani naszą historię? No to wszystko jasne. Rosja wydaje się tu tak straszna jak za czasów Stalina. Organizacje obrony praw człowieka donoszą, że w ubiegłym roku średnio co tydzień uprowadzano jedną osobę. Jeden z krewnych sfilmował Zalinę Szidijewą, kiedy tańczyła w domu z kuzynem. Miała 29 lat. Zniknęła w maju 2009 roku, bez śladu. Rozmawiałam wtedy z jej bliskimi, którzy woleli zachować anonimowość. Nikt nic nie widział, jakby ziemia się pod nią rozstąpiła. Co mówi milicja? Że porwano ją na żonę, ale gdyby tak było, to dzień później wszystko by się wyjaśniło. На второй день уже самое поздно сразу говорят. Mógł ją uprowadzić jakiś wojskowy. Nasza milicja mówi, że wojsko nie liczy się z nikim i z niczym. Latem rodzina Zaliny zgłosiła się do Natalii Estemirowej, szefowej tutejszego oddziału organizacji Memoriał. Natalia przypuszczała, że dziewczyna została uprowadzona przez jednego z ochroniarzy prezydenta Kadyrowa i wywieziona do wioski Hosiurt. Rodzina mówi, że Zalina spotykała się z kimś z Hosiurt. W sierpniu ubiegłego roku zgłosiła się do mnie matka dziewczyny, która została porwana. Okazało się, że sprawcą jest ktoś z Hosiurt. Szukał towarzystwa. Podejrzewam, że nie tylko on. Wiele dziewczyn trafia do agencji towarzyskich, z których korzysta wojsko. Mamy listę takich miejsc. Na weselu Zulihan powinna być wzorem skromności. Kiedy goście tańczą, ona stoi w kącie.
Przysiadłam się do rozbawionej starszyzny osady. Jest pani pierwszą i ostatnią kobietą, która z nami rozmawia. To dowód naszego szacunku. Tego jeszcze nie było. Alvi zaczął dziękować za pokój w Nowej Czeczenii. Kiedyś wyrzucano nas z domów, z kraju ojców. Dziś, chwała Allahowi, możecie gościć w naszym małym kraju o wielkich tradycjach. Atmosfera zmienia się, gdy ktoś wspomina o wojnie z Rosją. Poszliśmy w stronę żołnierzy. Kobiety klękały na drodze, żeby nas powstrzymać. Co zrobili Rosjanie? Zbombardowali kilka wiosek. Zrównali wszystko z ziemią. Wsparty przez kilka osób Alvi prosi mężczyznę, żeby umilkł. Imam każe zakończyć dyskusję. Dziękujemy pani za odwiedziny i rozmowę. Wielkie dzięki. Mam wrażenie, że tematy zbliżone do polityki są zakazane. Chcę, żebyśmy sobie poszli. Zdenerwował się, gdy ktoś przypomniał, co Rosjanie robili tu podczas wojny. Podziwiałam taneczne popisy, ale pamiętałam, że wszystko zaczęło się od porwania Zulihan. Chcę to powiedzieć, szanując wasze obyczaje, że to okrutne. Dla was okrucieństwa, dla nas normalna sytuacja. Przyjechaliście badać tutejsze tradycje i obyczaje. Dla nas to nie jest ani prymitywne, ani okrutne. Gdyby wyszła za mąż z miłości, za kogoś bez pieniędzy i wykształcenia, natychmiast by się rozeszli. Nie uważacie, że to okrutne? Takie jest nasze prawo. Musicie go przestrzegać? Kto jest przeciw prawu, ten nie jest Czeczenem. Przechodzi na stronę Rosjan. Przejmując ich prawa, przestaje być sobą. Jeśli ja weźmę cudzie zakony, będę ich использовать, значит, я не сам, кто есть. Ipkan Bazajewa prowadzi organizację Godność Kobiet. Wraz z garstką współpracownic propaguje równouprawnienie. Dziś jej koleżanka rozmawia z uczennicami jednej ze stołecznych szkół o uprowadzaniu młodych kobiet. Która z was chciałaby zostać porwana? Żadna? Żadna się nie przyzna. Ipkan postanawia powiedzieć parę słów do dziewcząt, które rumienią się i chichoczą. Jak wiecie, nasza republika przeżyła dwie straszne wojny. Mężczyźni stali się agresywni. Wielu z nich nosi broń. Nasilający się proceder uprowadzania dziewcząt jest szkodliwy i wstrętny. Mężczyzna, który uprowadza przyszłą żonę, nigdy nie okaże jej szacunku. Z kimś takim nie będziecie szczęśliwe. Dlaczego Lipkan wygłosiła te słowa? Niektóre dziewczyny wmawiają sobie, że to dobra droga do małżeństwa. To takie romantyczne. Tłumaczę im, że u nas mężczyźni mogą wybierać, a kobiety nie. Tymczasem to powinna być kwestia wspólnego wyboru. Kobiety i mężczyzny. Zulihan, tak jak inne porwane kobiety, nie ma wyboru.
O jej losie rozstrzygną mężczyźni w Waleriku. Zjawia się muła Alwi w towarzystwie starszych rodu Bogdana, by poznać decyzję Ramzana, dziadka dziewczyny. Zulihan nie bierze udziału w naradzie. Mam prośbę. Chodzi o dziewczynę i o zgodę między rodzinami. Chcemy prosić o jej rękę i zażegnać spór. Była to pierwsza wspólna impreza nowożeńców. Zapytałam Bogdana, czy rozumie, co czuła Zulihan, kiedy została uprowadzona. Kobiety płaczą, bo nie chcą rozstawać się z domem, tylko dlatego. Trzeba być Czeczenką, żeby to zrozumieć. Uważasz, że dobrze się stało? Można tak powiedzieć. Przyzwyczaiłam się. Do dziś nie wiem, dlaczego postąpił w ten sposób. Pewnie mu się śpieszyło. Powiedziałam mu wtedy, że nie zamierzam jeszcze wychodzić za mąż, więc wziął sprawy w swoje ręce. Kiedy opowiem koleżankom w Anglii, co cię spotkało, będą wstrząśnięte. Taki mój los. Co robić? Tak mi było pisane. Nie ma sprawy. Na promie panowała beztroska atmosfera. Wielu uczestników przyjęcia, w tym Bogdan, czuło ulgę po szczęśliwym powrocie z Czeczenii. Wszystko jest w rękach Boga, ale dopóki sytuacja się nie wyjaśni, nie zamierzam tam jechać. Prześledziłam historię Bogdana i Zulihan. Mimo wszystko mam nadzieję, że będą szczęśliwym małżeństwem. Czeczeńcy bronią swoich tradycji. Jedną z nich jest uprowadzanie kobiet. Może kompensują w ten sposób bezsilność w kraju owładniętym przemocą i strachem. Zulihan nie decyduje o swoim życiu, ale czy Bogdan na pewno jest kowalem swego losu? Droga do wolnej Czeczenii, o którą walczyli ich ojcowie, jest wciąż daleka. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Andrzej Hajewski, czytał Janusz Szydłowski. Chcieli korzenie w nowym kraju. Zulihan właśnie podaje śniadanie. Czuje się swobodnie. Znalazła wspólny język z teściową, która zapisała Mirowej, szefowej tutejszego oddziału organizacji Memoriał. Natalia przypuszczała, że dziewczyna została uprowadzona przez jednego z ochroniarzy prezydenta Kadyrowa i wywieziona do wioski Hosiyurt. Rodzina mówi, że Zalina spotykała się z kimś z Hosiyurt. W sierpniu ubiegłego roku zgłosiła się do mnie matka dziewczyny, która została porwana. Okazało się, że sprawcą jest ktoś z Hosiyurt. Szukał towarzystwa. Podejrzewam, że nie tylko on. Wiele dziewczyn trafia do agencji towarzyskich, z których korzysta wojsko. Mamy listę takich miejsc. Sprawa Zaliny to jedno z wielu porwań i zabójstw, którymi zajmowała się Natalia. Jednym z najgorszych koszmarów było morderstwo 7 kobiet, prawdopodobnie prostytutek. Był listopad. Na łąkach resztki trawy. Z daleka widziałam zwłoki dziewczyn. Do dziś nie znaleziono sprawa szariatu? Tak, wszystkie.
Te też. Szariat nie propaguje agresji, fundamentalizmu ani wahabizmu. Szariat to prawo Allaha, to sprawiedliwość. Jak szariat traktuje uprowadzanie kobiet? To zakazane. Kobieta wychodzi za mąż z własnej woli. Szariat piętnuje porywaczy. Wszyscy o tym wiedzą, ale robią swoje. Podczas posiłku znów rozmawialiśmy o sytuacji Zulihan. Szariat i władze cywilne potępiają porywanie kobiet. Alvi jest jednak przekonany, że sprawa Zulihan zakończy się ślubem. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans muły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasz Bogdana Bacha był jednym z negocjatorów. Pokazał mi wołu, którego zabije na rychłe, jak sądził, wesele. Który pójdzie pod nóż? Czerwony. Jest ogromny. Ile mięsa z tego będzie? 200 kilogramów. Aż tyle? Mniej więcej. Wystarczy, że Bacha i Nona uzyskają zgodę dziadka Zulihan. Dziewczyna musi się pogodzić z każdą decyzją dziadka. Jeśli dziadek powie zgoda, Zulihan wyjdzie za mąż. Nie uważacie, że to okrutne? Takie jest nasze prawo. Musicie go przestrzegać? Kto jest przeciw prawu, ten nie jest Czeczenem. Przechodzi na stronę Rosjan. Przejmując ich prawa, przestaje być sobą. Если я возьму чужие законы, буду их использовать, значит, я не сам, кто есть. Ipkan Bazajewa prowadzi organizację Godność Kobiet. Wraz z garstką współpracownic propaguje równouprawnienie. Dziś jej koleżanka rozmawia z uczennicami jednej ze stołecznych szkół o uprowadzaniu młodych kobiet. Która z was chciałaby zostać porwana? Żadna? Żadna się nie przyzna. Ipkan postanawia powiedzieć parę słów do dziewcząt, które rumienią się i chichoczą. Jak wiecie, nasza republika przeżyła dwie straszne wojny. Mężczyźni stali się agresywni. Wielu z nich nosi broń. Nasilający się proceder uprowadzania dziewcząt jest szkodliwy i wstrętny. Mężczyzna, który uprowadza przyszłą żonę, nigdy nie okaże jej szacunku. Z kimś takim nie będziecie szczęśliwe. Dlaczego Lipkan wygłosiła te słowa? Niektóre dziewczyny wmawiają sobie, że to dobra droga do małżeństwa. To takie romantyczne. Tłumaczę im, że u nas mężczyźni mogą wybierać, a kobiety nie. Tymczasem to powinna być kwestia wspólnie prostytutek. Był listopad, na łąkach resztki trawy. Z daleka widziałam zwłoki dziewczyn. Do dziś nie znaleziono sprawa szariatu? Tak, wszystkie.
Te też. Szariat nie propaguje agresji, fundamentalizmu ani wahabizmu. Szariat to prawo Allaha, to sprawiedliwość. Jak szariat traktuje uprowadzanie kobiet? To zakazane. Kobieta wychodzi za mąż z własnej woli. Szariat piętnuje porywaczy. Wszyscy o tym wiedzą, ale robią swoje. Podczas posiłku znów rozmawialiśmy o sytuacji Zulihan. Szariat i władze cywilne potępiają porywanie kobiet. Alvi jest jednak przekonany, że sprawa Zulihan zakończy się ślubem. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans muły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju. Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu do tradycji, żeby nasze kobiety były piękne i godne szacunku. Paka są w samochodzie przed nami. W domu dziewczyny nie będziemy mogli filmować, ponieważ sytuacja jest bardzo napięta. Grozi wybuchem. Latem rodzina Zaliny zgłosiła się do Natalii Estemirowej, szefowej tutejszego oddziału organizacji Memoriał. Natalia przypuszczała, że dziewczyna została uprowadzona przez jednego z ochroniarzy prezydenta Kadyrowa i wywieziona do wioski Hosiyurt. Rodzina mówi, że Zalina spotykała się z kimś z Hosiyurt. W sierpniu ubiegłego roku zgłosiła się do mnie matka dziewczyny, która została porwana. Okazało się, że sprawcą jest ktoś z Hosiyurt. Szukał towarzystwa. Podejrzewam, że nie tylko on. Wiele dziewczyn trafia do agencji towarzyskich, z których korzysta wojsko. Mamy listę takich miejsc. Sprawa Zaliny to jedno z wielu porwań i zabójstw, którymi zajmowała się Natalia. Jednym z najgorszych koszmarów było morderstwo 7 kobiet, prawdopodobnie prostytutek. Był listopad. Na łąkach resztki trawy. Z daleka widziałam zwłoki dziewczyn. Do dziś nie znaleziono sprawa szariatu? Tak, wszystkie. Te też. Szariat nie propaguje agresji, fundamentalizmu ani wahabizmu. Szariat to prawo Allaha, to sprawiedliwość. Jak szariat traktuje uprowadzanie kobiet? To zakazane. Kobieta wychodzi za mąż z własnej woli. Szariat piętnuje porywaczy. Wszyscy o tym wiedzą, ale robią swoje. Podczas posiłku znów rozmawialiśmy o sytuacji Zulihan. Szariat i władze cywilne potępiają porywanie kobiet. Alvi jest jednak przekonany, że sprawa Zulihan zakończy się ślubem.
Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans muły do okrutnego procederu. I o zgodę między rodzinami. Chcemy prosić o jej rękę i zażegnać spór. Kiedyś, pamiętam te czasy, ludzie ginęli za takie sprawy. Znam 4 przypadki. Jeśli dziewczynie coś się stało, mężczyźni z jej rodziny od razu szli po kobiety porywaczy. Dlaczego Ramzan wyrzekł się przemocy? Nasze rodziny są spokrewnione, dlatego zawarliśmy porozumienie na chwałę Boga i dla dobra obu rodzin. Sprawę zakończono w 30 minut. Ramzan zgodził się na ślub w imię wiary oraz z szacunku do drugiej rodziny, która jest spowinowacona z jego rodem. Przede wszystkim jednak zrobił to w imię Allaha. Rodzina pana młodego triumfuje. Wyjechali zadowoleni z umowy. W najbliższą niedzielę Zulihan wyjdzie za mężczyznę, którego widziała 3 razy. Podczas 3. spotkania została porwana. Porozumienie zawarli mężczyźni. Dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Wojna oficjalnie została zakończona, ale wszędzie widać rosyjskie oddziały. Zostało kilka dni do ślubu Zulihan i Bogdana, tymczasem atmosfera jest napięta po serii ataków na rosyjskich żołnierzy. Kobiety przygotowują przyjęcie. Nad domem przelatują wojskowe śmigłowce. Szukają kogoś. Rosjanie mają tu bazę, to bardzo gorący rejon. Sytuacja jest napięta. To już 3. Boicie się? Denerwują mnie, kiedy przelatują nad naszymi głowami. Od 1995 roku nie wsiadam do samolotu, nie cierpię huku silników. Syn Nony Salman, który pomagał Bogdanowi w porwaniu Zulihan, miał dramatyczne dzieciństwo. Co pan pamięta z wojny? Wolę o niej zapomnieć. Na zawsze. Bardzo nas wszystkich zmieniła. W jaki sposób? Widzieliśmy tyle krwi, że nic już nas nie zdziwi. Nona pokazała mi ruiny domu stryja. Został zniszczony. Alwi jest jednak przekonany, że sprawa Zulihan zakończy się ślubem. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans muły do okrutnego procederu. Jak pan poznał swoją żonę? Mogę ją zapytać? Będziemy zwalczać terroryzm i fundamentalizm, aż nasza kultura się odrodzi. Lojalny wobec Kremla Kadyrow ma wolną rękę w Czeczenii. Jak na ironię może teraz uznać nadrzędność prawa islamskiego nad rosyjskim. Islam i czeczeńskie tradycje to nasza droga do pokoju.
Mężczyzna może mieć dwie żony, dwie, trzy, cztery. Jest to zgodne z prawem szariatu i naszą mentalnością. Jak ludzie chcą, niech się pobierają. Co z chustami? Są obowiązkowe, podobnie jak długie suknie. Kobieta, która nie jest należycie ubrana, wygląda jak lalka. Tak naprawdę pociąga nas to, czego nie widzimy. Dlatego prowadzimy kampanię powrotu do tradycji, żeby nasze kobiety były piękne i godne szacunku. Mulla Alvi to duchowny młodego pokolenia. Islamskie prawo studiował w Egipcie. Obecną posługę pełni od roku. Czekając na finał sprawy Zulihan, Alvi opowiada mi o roli szariatu we współczesnej Czeczenii. Wszystko się ułoży. Dojdzie do spotkania rodzin, które się porozumieją. W sprawę zaangażowani są ludzie, którym lepiej się nie sprzeciwiać. Ale ona może nie chcieć. Zdarza się, że rodzice też nie chcą, a muszą oddać córkę. Decydują za nią? O wszystkim decyduje Allah. Jestem ciekawa, skąd dystans Mulły do okrutnego procederu. Do domu. Byli wściekli? Jasne. Młodej jest zdumiony uroczystością. Tydzień wcześniej jego wnuczka została uprowadzona. Dziś wychodzi za porywacza. Sprawca i pan młody, Bogdan Hadzijew, młody biznesmen, składa przysięgę. Mulla Alvi ciągle interweniuje w związku z porwaniami kobiet. Od tygodnia obserwujemy jego wysiłki. Zadzwonił do mnie późnym wieczorem. Mulla powiedział nam, że znów porwano dziewczynę, a on musi rozstrzygnąć spór między rodzinami. Jedziemy sprawdzić, co się stało. Znamy adres, pod który zawieziono dziewczynę. Część uprowadzeń odbywa się za cichym przyzwoleniem rzekomych ofiar. Pozostałym towarzyszy brutalna przemoc. Zerwani z łóżka islamscy duchowni często pełnią rolę detektywów i mediatorów. Jak ona się czuje? Widział ją pan? Widziałem, ale nie rozmawialiśmy. Jest onieśmielona. Chcę z nią pomówić, muszę wiedzieć, czy wszystko hamale. Wolałabym nie zakładać rodziny z chłopakiem, którego widziałam kilka razy i wcale mi się nie podoba. Możliwości manewru. Bliscy Zulihan obawiali się, że skandal zniszczy jej reputację. Postanowili ustąpić. Nie wypada odprawiać z kwitkiem rodziny, która prosi o rękę naszej córki. Pół godziny później byłam znów w Jandi, gdzie Bogdan ma rodzinę. Chłopak wolał pozostać w cieniu. Poszłam do domu, w którym ukrył uprowadzoną dziewczynę. Jak pani na imię? Nona. Kim pani jest dla Bogdana? Ciotką. To ja wybrałam narzeczoną. Naprawdę? Podobała się nam, podobała się.